twardym, który mógł się znajdować pod tym placem, ale nawet w samym obrębie placu nie było jednego miejsca parkingowego. Jak zagospodarowaliśmy przestrzeń obok SKM-ki w Rewłowie, to dopiero po dwóch moich interpelacjach powstał tam parking i parking, nawiasem mówiąc, na wczoraj, a nie na jutro. Przestrzeń, jaką można było pod parking przeznaczyć, była zdecydowanie większa. Oczywiście, jeżeli to by było planowane z góry i była analiza przeprowadzana dogłębnie całego obszaru i całej potrzeby miasta. Oczywiście przyznanie racji Mariuszowi, kreujmy przestrzeń, twórzmy miasto z myślą o przyszłości i dlatego twórzmy tą przestrzeń w ramach planu zagospodarowania przestrzennego, a nie kierujmy się doraźnymi korzyściami związanymi ze sprzedaniem jakiejś tam działki pod zabudowę koniecznie najbardziej potrzebne. Dziękuję bardzo. Pan Aleksander Radzie za głos na tego projektu. Chociaż niektóre uwagi pana radnego nie dotyczyły bezpośrednio meritum, jak nie można ich zostawić bez reakcji. Pan radny użył określenia zbudowaliśmy. No, ja się nie poczuwam do tej wspólnoty, która gdyby nie zbudowała i myślę, że pan radny po zastanowieniu też by nie powiedział, że był współtwórcą Gemini. Gemini zbudował prywatny inwestor. Tam nie ma podziemnych parkingów, ale to naprawdę jest wola inwestora decyduje o tym, czy swoje problemy parkingowe w ilościach wynikających ze wskaźników rozwiązuje poprzez budowę parkingu podziemnego, czy poprzez parking naziemny. A zespół King Gemini ma właściwą ilość miejsc parkingowych, tyle że zaprojektowanych na terenie. Można powiedzieć, że jest to gospodarowanie gruntem w takim miejscu rozrzutne, ale to nie myśmy tą rozrzutność popełnili. Także moim zdaniem w dyskusji o parkingach, o ilości miejsc, o finansowaniu ilości miejsc, uwaga, że akurat tam nie powstał parking podziemny jest bezzasadna, bo istotne jest to, że powstała odpowiednia ilość miejsc parkingowych. Jeśli chodzi o parkingi przy stacji w Rewłowie, no ja się bardzo cieszę, że pan radny się poczuwa do współautorstwa decyzji o jej budowie, ale tak muszę sprawdzić kuchnię, ta decyzja zapadła wcześniej, natomiast przyznam, bardzo się cieszyłem, że pracując nad tym projektem mam jakby poparcie wynikające z wypowiedzi pana radnego, bo nie neguję, że rzeczywiście pan radny się jakby upominał o budowę tych parkingów, tylko że proces już był przygotowywania tych parkingów zaawansowane, co nie umniejsza jakby pani trafności dostrzeżenia problemu przez pana radnego, ale trochę no, jednak broni nas przed zarzutem pana radnego, że dopiero trzeba nam tutaj z tej trybuny przypomnieć o budowie parkingów i wtedy się je buduje. Aż tak źle nie jest, te parkingi zostały zbudowane, a że są, że ich decyzja ich budowie była trafna, to wystarczy zobaczyć, jak wygląda ich napełnienie w dzień poprzednich godzinach pracy, kiedy mamy nadzieję, że no, przynajmniej znaczna część tych samochodów to są samochody osób, które rzeczywiście skorzystały z tej oferty Park and Ride, choć oczywiście trudno się oprzeć wrażeniu, że część to są po prostu pracownicy pobliskich jakichś tam zakładów pracy czy innych. A jeśli chodzi o meritum, bo jednak głównie się na tym skupiam, to chcę zwrócić uwagę, że taka decyzja nie oznacza automatycznie przystąpienia do przetargu na sprzedaż tego terenu. To jest jakby szykowanie większej całości do dokonania obrotu. Moim zdaniem, tutaj też będę zgodny z panem burmistrzem, jest to miejsce, w którym możemy stworzyć znacznie ciekawszą ofertę, przygotowując do sprzedaży szereg innych działek, które tam w pobliżu albo już jesteśmy właścicielami, albo jeśli postąpimy zgodnie z ofertami tamtejszych właścicieli, właścicielami być możemy, a zatem mamy szansę dysponować tam dużo większym obszarem, który może być przedmiotem dużo atrakcyjniejszej inwestycji, a również dla nas lepszego, na to interes na zbyciu tych działek, choć ważniejszym z punktu widzenia miasta interesem jest powstanie tam odpowiednio ciekawych inwestycji. Jeśli chodzi o uwagę o planie,
chciałbym się do niej odnieść w ten sposób. Trudno przesądzić, czy ta działka będzie sprzedawana przed planem, czy po planie. Pan prezydent Stasiak nie ma intencji po uzyskaniu od państwa zgody ruszyć natychmiast z tą ofertą na rynek. Natomiast w ten sposób przygotowuje krok po kroku papiery niezbędne dla ewentualnych działań, nawet w się odnosi do tej większej całości. Natomiast co do planu, no to muszę to z przykrością powiedzieć, gdybyśmy nawet teraz postanowili o przystąpieniu do tego planu, ale powiem, że w kolejce są plany, do których jeszcze nie przystąpiliśmy i które są jeszcze trudniejsze od tego, choć nie uważam tego za nieważne czy niepilne, ale są jeszcze ważniejsze, jeszcze trudniejsze. Także warto oceniam, że ten plan obejmujący ten obszar mógł być gotowy mniej więcej za 3-4 lata. To jest duży okres czasu i myślę, że warto mieć taką swobodę wynikającą z faktu przygotowywania kolejnych fragmentów tego planu zbycia. Natomiast podejmowania tej decyzji w momencie, kiedy będzie to najlepszy potem moment, rzeczywiście w moim przekonaniu najlepszy moment będzie wtedy, kiedy będziemy mieli wszystkie te działki w okolicy plus odpowiednie na nich ustalenia dla inwestycji. Niemniej jednak uważam, że taka zapłaszczenie się budowanie ma sens, dlatego popieram wniosek o proszę o poparcie tego projektu. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze pragnie zabrać głos w sprawie projektu Śląska? Zamykamy dyskusję. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Śląska 50? To obligacja? Osiemnaście za. Kto jest przeciwny? Bardzo dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Projekt został przyjęty. Kolejny projekt dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości przy licencjach. Bardzo proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Przebiegu północny, tak bliżej Rumi. Nieruchomość, którą rekomendujemy państwu do sprzedaży w przetargu ograniczonego 218 m2. Przetarg proponujemy władających sobie nieruchomościami na północ od terenu, który sprzedajemy, czyli na Rumi Smart. Państwo macie dołączone, znajdują się tereny kościelne, na prawo tereny leśne, stąd też taka lawa, która nie może być w inny sposób zagospodarowana, stąd propozycja sprzedaży na rzecz od sąsiadów w trybie tego ograniczonego budynku przetargu. Dziękuję bardzo. Przypomnę, projekt był opiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i była to opinia pozytywna. Gospodarki mieszkaniowej jednogłośnie pozytywna oraz strategii również jednogłośnie pozytywna. Czy ktoś z państwa radnych pragnie zabrać głos w sprawie tego projektu? Kto jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Przetarg ograniczony, ulicarnia. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt to dzierżawienie nieruchomości przy ulicy Siedleckiej 4. Bardzo proszę o zaproszenie. Przewodniczący, Wysoka Rado, teren Kacka, ulica Siedlecka, to ulica skonfigurowana w stosunku do ulicy Olkuskiej, która biegnie równolegle do tak zwanych torów kościelskich, czyli ten rejon Kacka, w którym ta odnoga komunikacyjna kolejowa kieruje się w głąb województwa. Proponujemy państwu w przypadku tej nieruchomości, która już od prawie pół wieku ma swojego gospodarza, a która w 1979 roku została zabudowana, pewną formułę zmiany układania tą nieruchomością, która jest w tej chwili wydzierżawiona na czas nieokreślony, zastąpienie jej umową wieloletnią. Osoby, które tam funkcjonują, które tam mieszkają od wielu lat, od pokoleń, zamierzają wykonać istotne prace inwestycyjne, które poprawią standard życia w tym miejscu. Natomiast chciałyby mieć pewność, iż
ta inwestycja, którą czyniona na tej przestrzeni, będzie stabilna, jeżeli chodzi o umowę z miastem. Ponadto taka umowa wieloletnia otwiera w przyszłości możliwość skorzystania z artykułu 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który dla dzierżaw wieloletnich daje możliwość zwrócenia się do miasta o wyrażenie zgody na sprzedaż takich przebudowanych firm z pozwoleniem na budowę nieruchomości na rzecz jej wieloletniego dzierżawcy. Stąd też ta procedura, która zastępuje dotychczasowe relacje miasto dzierżawca i zastąpienie jej tą wieloletnią dzierżawą, umożliwia proces inwestycyjny, a w przyszłości, jeżeli taka będzie inicjatywa, czy ta wola miasta, także sprzedaż nieruchomości. To wszystko dziękuję. Dziękuję.